Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. I zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Witam. Szczęść Boże, Panie Ministrze. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkiego dobrego w Oktawie Świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję w imieniu własnym i w imieniu naszych widzów. Panie Ministrze, jutro minister Waszczykowski, szef polskiej dyplomacji, udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. To będzie pierwsza oficjalna wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych za administracji Donalda Trumpa. Jaki będzie główny Główny, główny temat rozmów, między innymi z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. To bardzo ważna wizyta na bardzo wysokim szczeblu. Y, minister Witold Waszczykowski jako polski minister spraw zagranicznych spotka się z Rexem Tillersonem, sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych, czyli odpowiednikiem. To jest taki minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i jest to w tej chwili Wizyta na najwyższym szczeblu od czasu przejęcia władzy przez administrację prezydenta Trumpa, od, od tych dwóch miesięcy, trzech miesięcy prezydent Trump w połowie stycznia przejął, przejął władzę, więc bardzo się cieszymy z tej wizyty. Głównym elementem, poza zbudowaniem wzajemnych relacji, poza poznaniem się, obaj panowie są bardzo doświadczeni. Minister Waszczykowski jest wytrawnym dyplomatą. Mieszkał zresztą wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ musiał uciekać w latach 80. z Polski z powodu komunizmu, z powodu jego działalności opozycyjnej. Był głównym negocjatorem polskiego rządu. I później, że... W sprawach tarczant. W sprawach tarczant, wcześniej był na placówce przy NATO na początku lat 90., więc jest bardzo doświadczonym dyplomatą. Z kolei Rex Tillerson ma, pięk... ma bardzo taką bogatą kartę biznesową i to w wymiarze takiej globalnej sieci. Mało kto pamięta, że dzisiaj. Wiele koncernów takich globalnych w zasadzie prowadzi swoją politykę dyplomatyczną. W zasadzie niektóre koncerny, nie chcę wymieniać nazw w sposób oczywisty, reklamować konkretnych firm, ale mają taką pozycję jak nawet rządy mniejszych krajów, nawet większą, prawda? No, znaczy, większą, bo i kapitał większy. I większy wpływy, kapitał, większy. większe wpływy, Oczywiście. większy wpływ na rzeczywistość, większe też prawdopodobieństwo. Dostania się do jakiegoś lidera największych państw świata, największych mediów świata niż jakiś malutki premier, prezydent malutkiego kraju. Więc jest to właśnie, mówię o panu Rexie Tillersonie, jest to osoba o takim, takim biogramie, więc bardzo też doświadczona osoba. I oczywiście głównym elementem rozmów będzie doprowadzenie do pierwszej wizyty, pierwszego spotkania prezydentów, prezydenta Andrzeja Duda i prezydenta Donalda Trumpa. Bardzo nam zależy na tym, żeby do tej wizyty doszło dość, dość szybko. Czyli, no to ja nie chciałbym tuż przed wizytą. Ale mówi się o, o czerwcu. Realny to jest termin. Mamy nadzieję, że co najmniej do czerwca, że, że, że co najmniej do czerwca do tej wizyty dojdzie. Przesłanek jest bardzo wiele, wbrew pozorom jest bardzo wiele elementów, które mogą łączyć aktualne administracje w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Poza oczywistymi. Elementami przyjaźni polsko-amerykańskiej, podobnego systemu wartości, już nie chcę mówić oczywiście o Kościuszce pułaskim wspaniałej historii, ale również o tej przyjaźni, która łączy nasze narody od, od 100-200 lat. W wielkim wkładzie Stanów Zjednoczonych w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Natomiast ta nowa administracja ma te elementy i skutki również tych wartości, które wyznaje. Bardzo podobne do polskiej administracji, bo proszę zwrócić uwagę, Donald Trump uzyskał poparcie Christian Coalition, tej wielkiej koalicji chrześcijańskiej, w czasie wyborów w Stanach Zjednoczonych i ewidentnie zderzył się z obozem pani Hillary Clinton, która reprezentowała taką światową lewicę, ze wszystkimi tego elementami łącznie z cywilizacją śmierci, zakwestionowaniem rodziny, tego typu rzeczy. To spotkało się z kolei po wyborach zwycięskich dla. Prezydenta Trumpa z bardzo podobnymi wydarzeniami, które miały miejsce w Polsce, a mianowicie zakwestionowaniem wyników wyborów. Po prostu ta przegrana strona radykalnej lewicy uznała, że to, to nie, ma na, nie ma na to miejsca. Więc to jest też podobny element. No i wreszcie choćby dyskusja o muzułmańskich imigrantach, prawda? Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że rząd polski był tym rządem. W Wspólnie z krajami Grupy Wyszehradzkiej, który sceptycznie podszedł do tego, żeby kraje Unii Europejskiej zmuszały nas do przyjmowania islamskich imigrantów. No Donald Trump też może nawet bardziej jeszcze barwnie, sprzeciwia się sprzeciwia. No tak, się. Między nami a Stanami Zjednoczonymi jest ta różnica, że My nie rozrabiamy na Bliskim Wschodzie, a Stany Zjednoczone już od wielu, wielu lat rozrabiają, i to one wywołały wojnę w Iraku. To tych różnic jest bardzo wiele, stałe, oczywiście. Nie, Stany Zjednoczone są jednym z powodów tego, tej wielkiej fali migracyjnej, nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale także i z Afryki. Panie redaktorze, Ale myślę, że sprzeciw y, y, obu tych rządów, tak przypuszczam, jest związany z tym, że jednak my y, szanujemy tradycję, kulturę, rodzinę i y, Religię, która również oprócz dla nas, ludzi wierzących tego elementu kluczowego, duchowego punktu wyjścia do naszych działań, jest również elementem takiej kultury. I dlatego nie chcemy zaburzać tak jak to ma miejsce w krajach Zachodu, Francji, tak, Niemiec. Panie myślę, na, naświetliliśmy pewien kontekst tej tak. wizyty, ale jeszcze czy na przykład jak jest, będzie poruszona sprawa relacji polsko-rosyjskich? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Z naszych informacji wynika, zresztą już to widzimy, że te wszystkie opowieści o Donaldzie Trumpie, jakoby on był naiwny, jakoby był skrajnie prorosyjski, są nieprawdziwe. Rzeczywiście byli współpracownicy pana Donalda Trumpa, Którzy mieli jakieś niepokojące kontakty z Moskwą, natomiast zostali oni bardzo szybko zweryfikowani, zweryfikowani tak. odrzuceni. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać. Oczywiście minister Czyli Waszczykowski. Jeśli będziemy o roz, ro, relacjach polsko-rosyjskich rozmawiać, to jakie tam będą sprawy poruszone? Czy będzie sprawa wraku poruszona? Będzie na pewno. Minister Waszczykowski obok spraw stricte istotnych z punktu widzenia tak, państwa polskiego, wyłącznie jak choćby, Sprawy wraku, który, który minister Waszczykowski jednoznacznie chce bardzo mocno w czasie tej rozmowy postawić, chce wykorzystać tę rozmowę i chce poprosić naszych sojuszników, Amerykanów, też kraju, który ma ogromny wpływ na pakt północnoatlantycki w ogóle, o pomoc. Takie prośby zostały już skierowane okay. od razu, ale w sposób Stany Zjednoczone mogą nam pomóc w odzyskaniu wraku? No, wiele szans niestety już minęło. Minęło 7 lat od katastrofy smoleńskiej. Były na to szanse, można było choćby użyć artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o. Z, zwołaniu konferencji przywódców y, y, krajów NATO. To niestety już, y, gdyby to było wykorzystane 7 lat temu, y, przyniosłoby to bardzo duży efekt. Teraz to będzie efekt mniejszy, y, ale liczymy na to, że y, y, to zostanie włączone do pewnego pakietu negocjacyjnego między obozem Zachodu a Moskwą żeby między innymi Rosjanie mieli okazję pokazania światu, no, że nie ma nic do ukrycia. Ale skoro te relacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi nie są takie, jakie by chciał Kreml, to czy ta prośba Stanów Zjednoczonych o przekazanie odwrót wraku Polakom będzie skuteczna w ogóle? Będzie skuteczna, dlatego że Donald Trump jest bardzo pragmatycznym politykiem. On się wywodzi z biznesu, gdzie liczą się efekty i my mamy nadzieję, że w czasie negocjacji, które będą, tak jak mówię, to pragmatyczny człowiek, które będą bardzo skuteczne, bardzo konkretne, również te elementy pokazania światu, że Rosja nie ma nic do ukrycia. Będą zrealizowane. A czy o wiele bardziej y, pragmatyczne nie byłoby to, aby, aby Amerykanie na przykład podzielili się swoimi informacjami z 10 kwietnia 2010 roku, co działo się? Czy w ogóle po pierwsze, czy takie informacje mają i czy będą chcieli je udostępnić? Ja myślę, że to przed nami, ale to będzie przedmiotem rozmów y, panów ministrów y, i y, sądzę, że akurat o dyskusji o sprawach wywiadu i tego typu rzeczach dobrze żeby się najpierw odbyły tam my tutaj w studiu możemy tylko publicystycznie to oceniać. No, ale publicyści właśnie od samego od dnia katastrofy pytali o to czy Amerykanie mogą nam pomóc i udostępnić chociażby zdjęcia satelitarne i wszelkiego rodzaju inne informacje Szpiegowskie i, i na słuchy z, 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 z tego dnia. Oczywiście ma pan bardzo dużo racji, cytując te, te, te fragmenty wypowiedzi. Natomiast problem polega na tym, że przez te 7 lat nikt się o to nie zwracał. I oczywiście czas mija. My teraz tak naprawdę rozpoczynamy ofensywę taką z szansą na skuteczność. Dlatego że. Poprzednia administracja była jednak w duchu tego resetu, znaczy, po prostu sekretarz stanu John Kerry nie, nie odczuwaliśmy, że znajdujemy zrozumienie w Panie z ministrze, Ja narzątami. oczywiście rozumiem to, ale pan bardzo dobrze wie, że polityka globalna jest bardzo brutalna i bezwzględna i rzeczywiście liczą się interesy przede wszystkim Mozart. I czy właśnie Stany Zjednoczone w ogóle będą zainteresowane zajmowaniem się sprawą wraku i katastrofy smoleńskiej? Myślę, że tak, myślę, że tak, dlatego że my, Sojusznik Stanów Zjednoczonych, o tą administrację pana prezydenta Trumpa poprosimy. Łączy nas naprawdę bardzo wiele. Jest szansa, że będziemy w grupie tych krajów o podobnych systemach wartości, które będą zmieniać zachodni świat, które będą wpływać też na, na świat zewnętrzny, poza, poza, poza naszą, naszą grupą cywilizacyjną. I dlatego mamy nadzieję, że z punktu widzenia Amerykanów ten drobny gest będzie takim no, wyraźnym sygnałem na, na chęć dobrych relacji. To jest dla nas bardzo istotne. A, czy będą rozmowy prowadzone teraz przy okazji tejże wizyty w Waszyngtonie na temat tarczy antyrakietowej? No, w tej chwili jesteśmy po bardzo dobrym roku. Na naszym terenie są wojska sojusznicze i to naprawdę mhm. w bardzo dużej. Ilości, ilości bez precedensu, więc oczywiście będziemy rozmawiać. Jestem przekonany, że minister Waszczykowski, specjalista właśnie od spraw bezpieczeństwa i relacji bilateralnych z Amerykanami na płaszczyźnie bezpieczeństwa, sprawy bezpieczeństwa, obrony Polski poruszy. Stany Zjednoczone są zresztą w, także w tym wymiarze, czy nawet przede wszystkim w tym wymiarze naszym najbardziej strategicznym sojusznikiem. Tak, bo tam jest kwestia przede wszystkim offsetu, prawda, za, za, za tą tarczę. Ale skoro jesteśmy przy e, temacie bezpieczeństwa, e, czy też będzie rozmowa pana ministra e, z panem sekretarzem stanu Tillersonem na temat tego, co się dzieje wokół Korei Północnej? E, będą o tym panowie rozmawiać? To no myślę, że tak, bo, bo ministrowie będą omawiać. Kwestie bezpieczeństwa światowego. Oczywiście sprawa Korei jest elementem tego bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny wydało komunikat wyrażający daleko idące zaniepokojenie tą sytuacją. Mamy nadzieję, że reżim Kima się opanuje i nie spowoduje jakichś nieodpowiedzialnych ruchów, które zagrażałyby bezpieczeństwu światowemu. Mamy świadomość, że Y, administracja Trumpa i bardzo dobrze jest administracją, która y, na pewno nie da się szantażować. A na ile w Korei Północnej to zagrożenie użycia bronią, broni atomowej jest realne? Pana zdaniem, czy to jest po prostu rzeczywiście prowokacje, to co było kilka dni temu z wystrzeleniem tego pocisku balistycznego, czy wręcz przeciwnie, to jest realne zagrożenie użycia broni masowego rażenia? To oczywiście są demonstracje, i rząd, reżim Korei Północnej ma świadomość, że elementem jego istnienia jest, jest zastraszenie przeciwników, jest spowodowanie takiego wrażenia, że jakikolwiek atak na, na reżim spowoduje zagładę ludzkości, chaos, wybuch któregoś z amerykańskich miast czy innego miasta świata, świata zachodniego. Ale ja myślę, że to jest jednak prężenie muskułów, i na szczęście Koreańska Republika Ludowa Demokratyczna nie jest tak silna, jak się przedstawia. Aczkolwiek. No my, państwa, państwa, Zachodu musimy zrobić wszystko, żeby ten projekt nuklearny tego nieobliczalnego kraju A jak nie pan, doszedł do skutku. Panie ministrze, jak polski rząd, polska dyplomacja odczytuje słowa Majka Pensa, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi, że era cierpliwości wobec Korei Północnej skończyła się. No, to jest wyraźna wyraźny wiadomość, wyraźna wiadomość mówiąca o tym, że Sprawy projektu nuklearnego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej posunęły się za daleko. I to jest ostatnia szansa, żeby reżim w Pjongjangu się po prostu zatrzymał. Dla nas, dla zachodniego świata, czymś nieakceptowalnym byłoby to, gdyby ten nieobliczalny reżim. Miał wycelowane rakiety z bronią atomową w stronę y, demokratycznego świata, w stronę miast demokratycznego świata. I to jest oczywiście, to wielu analityków mówi, że błąd został popełniony w połowie lat 90. za czasów prezydentury Billa Clintona. Kiedy była szansa zatrzymania tego procesu, to jeszcze żył wtedy u władzy był y, 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 Kim Jong-il. Il, il, tak, czyli syn Kim Il-sena. Kim Il-sen w 1994 roku. Kim Jong-il wtedy początkowo rządził i była szansa, żeby to zatrzymać i przynajmniej, żeby to był reżim, ale bez broni atomowej. No, rząd Billa Clintona się na to nie zdecydował i mamy troszkę tego skutki dzisiaj. Myślę, że administracja prezydenta Trumpa, prezydent Pence, który którego ojciec zresztą walczył w wojnie koreańskiej, więc on jest jakby również tak emocjonalnie i symbolicznie z tym związany, nie będą chcieli popełnić tego, tego błędu. Ale co mogą zrobić Stany Zjednoczone, aby to powstrzymać? Jakich mogą użyć środków? Czy to są środki takie no, bezpośredniego przymusu, czyli jakaś interwencja zbrojna, zbombardowanie pewnych ośrodków no, być naukowych? Być może jest zbombardowanie właśnie ośrodków naukowych, ośrodków stricte budujących pracujących nad arsenałem nuklearnym. Nie sądzę, żeby tam doszło do wojny. Tu zamieniam się bardziej prawda, w analityka, nie, a, nie, a nie mówię tego jako minister. Natomiast to jest też problem związany z wieloletnią przepaścią między jedną i drugą Koreą. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że nawet osoby mieszkające na północy, w tej komunistycznej części, są w tej chwili średnio kilka centymetrów niższe. Proszę Państwa, mówimy o sytuacji po 60 kilku latach. Jedynie po 60 kilku latach rozłączenia tego samego skutki narodu. Biologiczne, prawda? Biologiczne głodu, mm, mm. pewnej polityki wobec tych biednych ludzi sprawiają, że to są rodzą się słabsze, mniejsze dzieci, obywatele są inni, inaczej wyglądają jedynie po 60 latach. Panie mistrze, ten temat, gdybyśmy analizowali, to by zajął nam I, kilka godzin, jest, nawet co, co po, po obaleniu reżimu, prawda? No co zrobić tak. z tym krajem, który jest no było zjednoczenie Niemiec, My ale potencjał... się boją łącznie z Chinami, że może być fala migracyjna. Tak. Korea Południowa się boi, podobnie z Japonią. Panie ministrze, przejdźmy jeszcze do spraw bliższych Polsce, chociaż y, też nie za naszą granicą się dziejących, mianowicie referendum w Turcji. Jaki jest, w jakiej teraz sytuacji Unia Europejska po tym referendum i w jakiej sytuacji jest NATO? No, to jest przede wszystkim najbardziej istotna sprawa dla NATO. Pamiętajmy, że Turcja jest członkiem NATO. Uwaga, jest Drugą co do wielkości armią NATO. To jest potężny, poważny kraj. To jest większa armia niż nasi europejscy sojusznicy, nawet te naj, naj, najważniejsze, największe kraje Francja, Wielka Brytania które stanowią filar NATO, y, y, europejskiej części. I oczywiście nam zależy na tym, żeby Turcja była stabilnym krajem, żeby była naszym sojusznikiem w tym niezwykle ważnym y, miejscu styku y, Europy z Bliskim Wschodem. Ale tu patrzymy, patrzymy z nadzieją, że tutaj nie będzie żadnych żadnych. Ale wszystko się na to problemów. zanosi, że to jednak będzie dyktatura. No i jak to... państwo rządzone przez dyktatora może funkcjonować w kręgu państw demokratycznych? Oczywiście my będziemy obserwować raport OBWE, raport Rady Europy, natomiast zadecydowali obywatele Turcji. I warto na to zwrócić uwagę. Przewaga zwolenników prezydenta w czasie tego referendum to prawie półtora miliona, prawie półtora miliona, a więc jest to bardzo duża przewaga. Oczywiście Turcja jest licznym krajem, ale mimo wszystko to jest duża przewaga. I oczywiście, oczywiście, cała sytuacja ma plusy i minusy. Polska będzie współpracować z Turcją, dlatego, że to jest ważny nasz partner. W dziedzinie bezpieczeństwa, ważny partner Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale oczywiście tutaj w zasadzie komplikuje się w sposób skrajny sytuacja między Tur Turcją a Unią Europejską. W zasadzie proces wejścia Turcji do Unii Europejskiej mało kto z nas pamięta, że Turcja od wielu dziesięcioleci czeka prawie. na wejście. Polska się tutaj, mówiąc językiem kolokwialnym, uwinęła w kilka lat czy kilkanaście, a a Turcja czeka właśnie 50 i w zasadzie to się zakończy fiaskiem. No i jeszcze mamy sprawę imigrantów tak naprawdę. Turcja. No właśnie czy Erdogan nie trzyma Unię Europejską w szachu? Strasznie. Wielu analityków Otwarciem. tak mówi, że, że to jest ten as w rękawie prezydenta. Który po prostu w pewnym momencie otworzy obozy i dopiero Europa będzie miała problem. A zaskoczyła Pana dzisiaj, Teresa May, zapowiadając przedwczesne wybory do Parlamentu Brytyjskiego? No myślę, że to jest bardzo ciekawa decyzja. Oczywiście przemyślana, doświadczy bardzo dobrze o Pani premier, o jej zdolnościach politycznych. Proszę zwrócić uwagę, że te wybory, wszystko na to wskazuje, bardzo umocnią panią premier. Partia konserwatywna zdecydowanie wygra te wybory i pani Teresa May w czasie negocjacji z Unią Europejską, które tuż po wyborach, odnowieniu jej mandatu się zaczną, będzie miała zdecydowanie silniejszą pozycję. Znakomicie to przemyślała. Odnowi sobie Mówiąc językiem polskim, klub parlamentarny w Izbie Gmin będzie miała bez porównania w wymiarze międzynarodowym silniejszy mandat do negocjacji. Bo chyba raczej rzeczywiście nie ma zagrożenia co do e, wygranej partii konserwatywnej Zresztą, na wieki, Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, to są kluczowe decyzje dla Wielkiej Brytanii na dziesięciolecia, prawda? Byliśmy kilka lat temu o włos, że Szkocja opuła. To też będzie inna, inny mandat tak. do negocjacji w sprawie Brexitu. Tak. Panie ministrze, bardzo dziękuję bardzo za dziękuję. rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Gościem moim i państwem dzisiejszego wieczoru był wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Dziękuję pięknie. Dziękuję, przejmie Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy już jutro, godzina 21.40, początek naszego programu. Teraz życzę Państwu spokojnej, dobrej nocy z Panem Bogiem. Dobranoc.